nie jestem w stanie wytrzymać psychicznie tego programu. Nie komplementuj wyglądu swojej siostry. Ja myślałem, że ja żartuję! Dzień dobry widzowie, witam w 18 odcinku Momentu Prawdy i po raz kolejny mam nadzieję, że nasz ulubiony, szokujący teleturniej w internecie zbyt nas nie zamęczy. Miłego oglądania! Co jest? Kliknąłem w odcinek Momentu Prawdy i patrzę, że to jest łapka w dół. Ja bardzo rzadko zostawiam łapki w dół. To znaczy, że w tym odcinku, który oglądaliśmy te 2 lata temu, a może i nawet już kapkę więcej, jest coś naprawdę denerwującego. To się naprawdę rzadko zdarza, że znajduję swoją łapkę w dół pod czymś. Ekspertyza daje nam pewność, na które pytania gracz odpowiedział zgodnie z prawdą, a na które kłamał. Nasz program złożony jest z 21 takich pytań. Uczestnik, który odpowie na nie zgodnie z prawdą, wygra główną nagrodę. 250 000 zł. Oto nasz kolejny gracz. Adam Zychowicz pochodzi z Koszalina. Ma 27 lat. Od ponad 2 lat pozostaje w szczęśliwym związku z Anną, z którą planują wziąć ślub. Jego pasją jest taniec latynoski i projektowanie wnętrz. Adamowi podczas badania wykrywaczem kłamstw zadaliśmy ponad 100 pytań. Dzisiaj ponownie zadamy mu 21 spośród nich. Powitajmy śmiałka, który za chwilę stanie twarzą w twarz z prawdą o samym sobie. Adam Zychowicz. Zapraszam. Jakie to uczucie siedzieć na krześle prawdy? Specyficzne. Nerwy? Nie, ale teraz zaczynają przybierać i zaczynam je odczuwać. Czego się najbardziej boisz? Tego, że przegrasz? Że skłamiesz? Że nie wygrasz pieniędzy? Może wszystkiego po trochu. Jak było na wykrywaczu kłamstw? Ciężko, bo niektóre pytania naprawdę były dwuznaczne. Ciężko było sprecyzować jakąś jedną konkretną odpowiedź, dlatego... No nie wiem, ciekawy jestem, jak to będzie. Czy to może być niebezpieczne w czasie programu? Wydaje mi się, że tak. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz wytłumaczę ci zasady naszego programu. Przypomnę, bo pewnie znasz, pewnie program widziałeś. Program składa się z 6 etapów. W pierwszym usłyszysz 6 pytań. Jeśli odpowiesz zgodnie z prawdą, wygrasz 5 000 zł. Drugi etap 5 pytań, 15 000. Trzeci etap 4 pytania i 30 000, za każdym razem jedno pytanie mniej i więcej pieniędzy. 15, 30, 75, 125 i 250 000 zł. Ile chciałbyś wygrać? 250. Do końca? Do końca. Gramy? Będę się starał. Mam nadzieję, że ci się to uda. 2 osoby, poznajmy je. Anna, jestem sympatią Adama. Jestem mamą Adama. Krótka ławka, Adam. 2 osoby tylko. Ale za to najbliższe mojemu sercu. Nie ma twoich znajomych, przyjaciół? Nie zapraszałeś? Wydaje mi się, że te 2 osoby tutaj... Wystarczą. ...są na miejscu. Ale rozumiem, że przyjaciół, znajomych masz wielu. Oczywiście. Utrzymujesz z nimi kontakty bliskie? Spotykacie się? No jak najbardziej. Duża część moich znajomych wyjechała, bo... Ej, Boże, dobra. Zapomniałem, że to idzie na szoty. Ja się tak rozleniwiam. No właśnie, też tak czułem. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Mogłem to zrobić ładnie. Przypomnę, do wygrania 5 000 zł. W tym etapie masz 6 pytań. No właśnie, powiedz, gdzie mieszkasz? W Koszalinie. Mhm. Twoi przyjaciele to znajomi z podwórka, z pracy? Może mu się przyda, co nie? Z podwórka, ze szkoły, z pracy częściowo. A dlaczego nikt nie chciał przyjechać? Zero sztuczności. Boże, tak nie naprawdę... Zapraszałeś kogoś? Nie, zero sztuczności. Dobra, robię naturalnie. Uwaga, jeszcze jedna próba. Co ja widzę? Czy to jest monitor komputerowy, na którym akurat odpalił się 18 odcinek Momentu Prawdy? Wow! Prosiłem najbliższe osoby. Tutaj żałuję, że niestety nie ma mojej siostry, ale z powodów osobistych musiała zrezygnować. Pytanie pierwsze. Co za emocja, Marek. Swoją inteligencją bijesz na głowę wszystkich swoich znajomych. Teraz powinien zrobić Sigma Face i powiedzieć tak, po prostu, nic więcej. Leciałaby ta muzyczka, to miał miał, no nie? I że tak pokazuje linię szczęki. Bijesz na głowę wszystkich swoich znajomych.
Tak. Prawda. Walnijcie dzwona, zasubskrybujcie, potem odsubskrybujcie, potem zasubskrybujcie z dzwonem, bo nas algorytm oczywiście po ryju wali. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, wysłać wszystkim znajomym, udostępnić na Instagramie, udostępnić na MySpace, udostępnić na Facebooku. Freddy Fazbear, boję się go. Nie zapomnijcie wejść na naszego Discorda, wejść na naszego Instagrama, wejść na naszego Twittera. Czy wspomniałem o tym, że aż 80% naszych widzów nie subskrybuje tego kanału, dlatego tapujemy różyczki, moi drodzy. Dołączcie do armii bumcy w krz. Ale skręca. A ludzie autentycznie tak robili przez bardzo długi czas na YouTubie. Gdzie obecnie pracujesz? Obecnie nie pracuję. Niedawno to jest wstęp? Dobra. Ej, Krzysztof dał mi akcept na wstęp, możemy już oglądać. Byłem menadżerem hotelu w Koszalinie. Mhm. Z wykształcenia jesteś? Jestem inżynierem. Specjalnością moją są inżynierskie zastosowania komputerów. Poważna dziedzina. Pracowałeś w swoim fachu, w swojej branży? To ludzie bardzo często na koniec nagrają i robią potem miniaturki. Z Karolem tak na przykład robiliśmy. Że nagrywacie, jesteście już na maksymalny zjazd energii, wykończeni jesteście mentalnie tym darciem się do mikrofonu i potem robicie razem miny, że tak. Klasyk, to jest klasyk YouTube'owy. Nienawidzę tego. Nic tak nie skręca, przysięgam, nic tak nie skręca człowieka. Poryczę się, jak to wleci na Avizo TV, a wiecie, co jest najgorsze? Że Krzysztof, mały drań, nie wstawi tego na początek filmu. Tak. Tylko będzie wstawiał w jakichś losowych momentach. Dokładnie tak chciałem zrobić. Bym z siebie robił idiotę w środku filmu, a i tak tego nie wykorzysta na początku, znając go. Makao! Pytanie drugie. Czy uważasz, że byłbyś lepszym premierem od obecnie urzędującego? Tusk był wtedy? Zgłupiałem, ale trzeba scrollować Wikipedię. Ta, Tusk był wtedy. Tak. Dosłownie Donald Tusk teraz wrócił do polityki, żeby się zemścić na tym uczestniku. Czas zapłaty. Po tylu latach wraca. A odpowiedź to... Prawda. W czym byłbyś lepszy? Wydaje mi się, że mam troszeczkę więcej pomysłów niż premier. Poza tym... Pomysłów na co? Pomysłów na rozwój naszego kraju. No i nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz, panie Heizer, tak powinien powiedzieć. Jak powiem wszystko, to pan będzie prezydentem, czy tam premierem, a nie ja. No nie mogę się tak ze wszystkiego sprzedać. Drażnią mnie pewne rzeczy, które można by było zrobić w tym kraju, nie są robione z takich, czy też innych przyczyn. Czy masz jakieś doświadczenia w rządzeniu? No zarządzałem małą grupą ludzi, pracując w hotelu. Pytanie trzecie. Czy uważasz, że kobieta, z którą jesteś, powinna wyręczać cię w praniu, gotowaniu i sprzątaniu? O, chłopaki, przypał. Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. I co ty na to? To tylko poglądy, czy taka jest rzeczywistość. Jak ostatnio, jak była taka sytuacja, to się śmiałem, że powie zaraz, zgadzam się z moim mężem. Powiedziała, zgadzam się z moim mężem. Jak teraz znowu to usłyszę, to przysięgam. Cofam moją łapkę w dół, żeby dać kolejną. Już nie jestem w stanie wytrzymać psychicznie tego programu. W sumie w życiu i tak różnie bywa. Najpierw się mówi jedno, a później się robi drugie, tak więc życie samo pokaże. Jak to rzeczywiście może być. Nie powiedziała. Pytanie czwarte. Czy gdybyś był właścicielem firmy, zatrudniłbyś w niej swoją dziewczynę, Anię? Jakby powiedział nie, to nie ma w tym absolutnie nic złego. Wielkie odsłonięcie kart z prostego powodu, bo nie zawsze łączenie związku z pracą jest spoko. Czasami warto nie pracować i nie być w związku w tym samym miejscu, jak mamy taką możliwość, dla komfortu. Ania wie, że nie. Odpowiedź? Nie. Ta odpowiedź to... Prawda.
Ania wie? Mówiłeś jej? Rozmawialiście? Pracowaliśmy razem i sprawiło nam to sporo problemów w związku, dlatego stwierdziliśmy, że nigdy więcej nie będziemy razem współpracować, pracować. Także... A no tak, to Ania nie może się teraz do rządu dostać, macie rację. Jak zostanie premierem, to przypał. Chodzi o tą stopę życia, to kategorycznie... Nie dostanie ministerstwa pod sobą. Z wami jest jasne, oczywiste. Lubisz filmy? Tak. Jakie najbardziej? Ej, dobra, znacie osobę, która na pytanie lubisz filmy odpowiedziała nie? Jedną osobę w historii świata. To jest pytanie typu, lubisz muzykę? No błagam. No tak, teraz to każdy z was nie lubi filmów. Jasne, że tak, oczywiście. Nikt na czacie nie lubi filmów. Coś wam nie ufam. Różne. Takie, które wzbudzają emocje. Pytanie piąte. Czy kiedykolwiek wyszedłeś z pracy tylko po to, żeby oglądać film pornograficzny? A po co wychodzić z pracy? Are you sure about that? Tak. Znaczy przynajmniej szanuję pracodawcę, no nie? Ta odpowiedź to... prawda. Rozumiem, że jako szczery i uczciwy pracownik powiedziałeś: szefie, lecę obejrzeć pornola, sorry. Bawi mnie, jak Heiser to mówi z jakiegoś powodu. Ja wolałbym to pominąć. Dobrze. Trafiasz na dobrych pracodawców? Ostatnich bardzo dobrych. Ciekawe, za co ja dałem tą łapkę w dół. To jest 11 minuta. Na razie nie mam ani jednego momentu, który by sprawił, że zrobię tą jakże rzadko spotykaną u mnie rzecz i z premedytacją zostawię łapkę w dół. Tu się jeszcze coś musi wydarzyć mocnego. Pytanie szóste. Dzięki grafika Jan Kluska. Czy kiedykolwiek okradłeś swojego pracodawcę? Może misklik, no? Tak. Tak. Ta odpowiedź to... To ukradł. Prawda. Czy chcesz coś dodać? Jak najbardziej. Akurat co do tej sytuacji, to zdarzyło się to... na początku jakiejś tam mojej kariery i to nie była jakaś kradzież, nie wiadomo jaka, po prostu jakieś tam drobne zarobki na boku, tak? Jeżeli chodzi o moje ostatnie prace, to tak naprawdę, które dotyczyły mojej kariery zawodowej, to po pierwsze chciałem już tutaj przy okazji w ogóle bardzo pochwalić mój szefów, bo naprawdę na takich ludzi bardzo rzadko się trafia, a po drugie... Ale pracę straciłeś. Pracę straciłem, tak, ale jesteśmy naprawdę w bardzo dobrych stosunkach. Dlaczego straciłeś pracę? To poza konkursem pytam. Nie rozmawiajmy o tym, tak, taka moja... Dużo jest takich rzeczy, o których nie będziemy rozmawiać? Nie, oczywiście nie musimy rozmawiać. To były pytania dodatkowe. Istotne jest to, że zakończyliśmy pierwszy etap. Uczciwie odpowiedziałeś na 6 pytań, wygrałeś 5000 zł. Czy chcesz zagrać o 15 tysięcy, czy chcesz zagrać w drugim etapie? Wiem, że twoja siostra miała tutaj być. Czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego jej nie ma? Z przyczyn zawodowych po prostu nie mógł jej nikt w pracy zastąpić i nie miała takiej możliwości. A z racji tego, że nie pracuje w Polsce, tylko za granicą, po prostu zdecydowanie jej to utrudniło przyjazd tutaj. Tylko czy im płacili dlaczego za przyjazd? Dlaczego tak ci zależało na tym, żeby siostra... Pewnie tak, ale z zagranicy. Jest trzecią najbliższą osobą w moim życiu. Ani słowa. To, czego nie udało się dokonać tobie, udało się nam. Zdałem sobie sprawę. Witamy Annę Zychowicz. Oho! O nie! Poznajesz? No w ogóle... Co to jest? Może dziś się przywitać. Gdzie na live stream? Gdzie nas poczynam? Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Dziękujemy, że do nas przyjechałeś. Wygrał ktoś w programie 250k? Na ten moment nie. Natomiast co do przyszłych odcinków, co się będzie działo, proszę o niespoilerowanie. Udało się. Ja myślałam, że cię
Czy cieszysz się, że będziesz mogła wziąć udział w momencie prawdy swojego brata? Zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu, prawie od tygodnia, ponieważ decyzja była dość trudna dla mnie. Byłam dość blisko związana ze swoim bratem emocjonalnie i sądziłam, że dosyć dużo wiem. Miałam wrażenie, że prawie wszystko z jego życia. Okazuje się, że nie, więc jestem bardzo ciekawa, jak potoczą się tutaj te... Czy jest... Boję się, widzowie. To się za każdym razem źle kończy w tym programie. Jeszcze nie było dobrej sytuacji z zaproszeniem siostry do momentu prawdy. Pytanie, które ty chciałabyś zadać Adamowi. Taki stały motyw. A dlaczego występujesz w tym programie? To już mówiłem na początku. Dzięki, żeby... Aleksandra. Dam znać wcześniej. Pozdrawiam. A ten program, mi się wydaje, daje mi taką możliwość. Poza tym ja jakoś nie mam nic do ukrycia, to będzie takie moje oczyszczenie ze wszystkiego. Czy to wystarczy? Czy mogę być trochę niemiło dla swojego brata? Nie możesz. W domu, tak. Ty nie masz, ty nie masz przycisku bezpieczeństwa, oni mają. Czy to występuje dla pieniędzy, czy to występuje dla oczyszczenia? Też. Nie, no. No dobra, ludzie litości. Nie wierzę w takie coś, że ktoś idzie do tego programu i choćby w najmniejszym stopniu nie myśli o pieniądzach. To raczej jest albo pół na pół, albo tylko i wyłącznie pieniądze. I to te pół na pół to są jakieś ekstremalnie rzadkie sytuacje. Rozpoczynamy drugi etap? Rozpoczynamy. Chcesz grać? Gramy dalej. Drugi etap składa się z 5 pytań do wygrania 15 tysięcy złotych. Pytanie 7. Czy pomyślałeś, że twoja siostra już nigdy nie wyjdzie za mąż, bo nie zechce jej żaden mężczyzna? Jezu. Ej, wyobrażacie sobie, że siostra tutaj jedzie nie wiadomo skąd, parę tysięcy kilometrów, myśląc, że będzie wsparciem dla brata, a potem program zaczyna być o niej i nawet nie zarobi z tego ani złotówki. Strasznie okrutny jest ten program. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Twoja siostra... Ale powiem dlaczego. Odstrasza mężczyzn? Ona ma bardzo wygórowane wymagania co do mężczyzn. W ogóle, Aniu, bardzo ładnie wyglądasz dzisiaj. Ja się nawet nie spodziewałem, że tak ładnie będziesz wyglądał. Nie mów jej tego, nie wygląda ładnie. To jest twoja siostra. Nie podoba ci się, jak ona wygląda. Błagam, nie idźmy w tą stronę. Nie chcę po raz trzeci w tym samym programie przerabiać tego samego, cholera jasna. Nie komplementuj wyglądu swojej siostry. Powiedz jej, że ma ładne ubrania. To jest neutralne. Powiedz jej, że nie wiem, ładna fryzura. Ale nie doceniaj jej urody. Błagam cię. Ten program mnie zepsuł. Nie chcę tego słuchać. Ona ma straszne wymagania. Jeżeli chodzi o mężczyzn i naprawdę miała... Czemu? Nie znasz jej wymagań dotyczących mężczyzn. Jej podstawowym wymaganiem jest brak pokrewieństwa. Przestań w to iść, człowieku. No, te osoby, które ja poznałem, byli bardzo fajnymi osobami, ale... Mam dość. No taka żyleta. Żyleta. Żyleta? U mojej siostry jest, mimo że po niej... Przestań to mówić! Jaka żyleta? Z kartą czy bez? Stop! Tak bardzo tego nie widać. Elu, jak długo Adam nie mieszka razem z tobą? O co chodzi z tym kazirodztwem? No już jest mem ciągnący się, jak oglądamy Moment Prawdy, że zawsze jak jest brat i siostra siedząca na widowni, to pytania będą skręcały w bardzo niebezpieczną stronę. Dlatego ja już mam traumę, ja mam PTSD. Jak brat zaczyna mówić, że jego siostra jest żyletą, to po prostu boję się, jakie pytanie zaraz padnie. Mieszka od 2 lat co najmniej już ze mną. Wyprowadził się właściwie więcej, prawie 3 lata Adam nie mieszka już ze mną. Czy coś się zmieniło w waszym życiu w momencie, kiedy Adam się wyprowadził? Na pewno tak. Przestaliśmy się tyle kłócić. Ale zaczęliśmy się bardzo wspierać. Pytanie 8. Na początku była między nami chyba większa więź. A właśnie, jakie było pytanie, bo tak przegadaliśmy, jak padło. Czy kiedykolwiek podejrzewałeś, że twoja matka i siostra chcą cię rozdzielić z twoją dziewczyną Anną? Że dobra, twoja musimy matka obejrzeć i jeszcze raz, sorry. Chcą cię rozdzielić z twoją dziewczyną Anną. Dzięki, ryżołap. Tak.
Ta odpowiedź to... prawda. Czy podejrzenia słuszne? Czy jest jakiś spisek? Mogę? Nie. Ja? Tak. To znaczy, to nie było tak, że ja chciałam, tylko na początku... Zresztą ja przez cały czas z Anią, nie wiem, miałyśmy dobry klimat, tylko na początku była między nami chyba większa więź, tak mi się wydaje. Później ja miałam odczucie, że moje odczucie było takie, że to były dwie różne osobowości. Teraz jestem świadoma tego, że nie można wpływać, ale widząc czasem łzy Ani i mojego brata, przykro, dlatego tak starałam się to. A jak to z punktu widzenia mamy wygląda? Im bardziej poznaję Anię, to stwierdzam, że ten związek, oni są inni. Na dodatek jest to wszystko strasznie trudne. Myśmy Anię zaakceptowali z dużym sercem. Ania sama zepsuła wszystko. Pytanie dziewiąte. Czy masz żal do swojej matki, że rozbijała twoje dotychczasowe związki z kobietami? Na pewno. Zostaw! Niech się wypowie. Oho. Zostaw to, Aniu. Nie. Zostaw to. A dlaczego? A po co? A, ja tutaj jestem niepotrzebnie w sumie zgifowany. Mi się wydaje, że powinien powiedzieć. Bo wie, że tak. Nie. Że... Ta odpowiedź to... kłamstwo. Prawda. No i dalej. Ku zaskoczeniu widowni. Pytanie dziesiąte. Czyż, że twój związek z Anną jest pierwszym, którego nie uda się rozbić twojej matce? Matka jaka szczęśliwa. Kocham rozbijać związki mojego syna. Nie. Ta odpowiedź to... prawda. Wasz związek skazany jest na porażkę? Nie, ale nie wykluczam takiej ewentualności. Niestety, my jesteśmy dosyć ściśle związaną rodziną. Ja, moja mama i moja siostra. I no, mają wpływ dziewczyny na moje decyzje. Pytanie jedenaste. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że musisz odciąć się od matki, by wreszcie być szczęśliwy? No słuchaj, jak już tak ingeruję tak ostro w twoje życie prywatne, no to chyba tak. To... prawda. Dodajemy coś? Nie. To było 11 pytanie. Zakończyliśmy drugi etap. Wygrałeś 15 tysięcy złotych. Było blisko użycia bezpiecznika. Dlaczego nie chciałeś usłyszeć odpowiedzi?
w sumie to było takie, nie wiem, nagłe wyskoczenie i z drugiej strony to się zastanawiam na to, czy emocje po prostu wzięły górę. Śpiąca i w tym momencie... wpłacił 10 zł do żeńskiej części streama. Kochane moje drogie, Avizo i Moment Prawdy to najlepszy content to laserowania łydek mniej niż 3. To jest ten jakiś zabieg leczniczy? W sensie ty, jakieś blizny czy coś usuwa? Kurde, zdrówka. Jezu, nie wiem nawet co powiedzieć. Strasznie mi przykro. W odpowiednim momencie się zatrzymałam. A mama powiedziała stop. Chcę widzieć. Pewnie chciałam usłyszeć odpowiedź. Ja... Jezus Maria, chcę, żeby czasy. On po prostu powiedział wszystko. Przy tej okazji ja będę miała lepszy pogląd na niego. Jeśli jest to takie szczere, jest to takie oddane, mi się wydaje, że miło jest mi słuchać to, czego pragnie moje dziecko. Jestem matką, która... To depolacja? Depolacja, nie wiem. Nie słyszałem. Czekaj. Jest jakaś choroba pigmentu czy coś takiego? Nie wiem. To, że czasami jakieś dziwne są stany zapalne skóry. Że to... Nie wyskoczyło mi na depolację nic w ogóle. ...która pragnie szczęścia. I nieważne, czy będzie to obca dziewczyna, czy będą to moje dzieci. Ta prawda momentami bywa bolesna. Wiem o tym. O co wam chodzi? I znam je. Czy myślisz... To, co Bill Gates chciał zrobić? Ale to jest fikcja z tym, że Bill Gates nie depoluje. To tam ten, to jest szurskie gadanie, to nie słuchajcie, że jest depolacja. Że Adam powinien grać dalej? Adam nie wiem, o co wam chodzi, słowo honoru. Grać. A ja... skąd o tym wiesz? Skąd o tym wiem? Bo on mnie przekonał do tego, żebym ja tu była. Programu nigdy nie widziałam. Pokazał mi jakiś urywek. To się nie jest śmieszne, jak się skoro usłyszałam urywek zadawanych pytań, było to dla mnie szokujące. Wprost. Powiedziałam, że nie. Jestem na tyle osobą publiczną, a zarazem wiekową, że będzie to dla mnie trudne. Borykać się z ludźmi. W życiu przeszłam bardzo dużo, gdzie byłam w dziwny, rozmaity sposób. Nie wiem, o co wam chodzi. Musiałam zadbać o swój wizerunek. Dlatego chcę, żeby... To może dla dobra Adam... tego wizerunku warto zakończyć na tym etapie. Nie. To jest Adam, nie ja. Oczywiście ta odpowiedź należy wyłącznie do ciebie. Czy chcesz grać dalej? Gramy dalej. Dobra, skip już ten temat, mnie denerwujecie. A zatem rozpoczynamy trzeci etap naszej gry, momentu prawdy. 4 pytania do wygrania 30 tysięcy złotych. Z tego co wiem, przez pewien czas pracowałeś jako masażysta. Dorywczo. Czy dużo miałeś klientów? Nie zajmowałem się tym aż na tak wielką skalę, tak? Ale ja, matka jest przerażająca w tym programie. Na pewno spora liczba osób przez moje ręce się przewinęła. Pytanie 12. Czy kiedykolwiek z premedytacją masowałeś swojego klienta tak, żeby go podniecić? Oho. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Coś dodajemy? Dlatego Dominik, zatrzymasz? Muszę siku. Tak, jasne. Dzięki, że pytasz kulturalnie. Na tej profesji, przepraszam, bo ciężko mi było czasami odgraniczyć stricto zawodowe podejście od jakiegoś emocjonalnego, dlatego... Pytanie 13. Czy masz jakąś tajemnicę, która przekreśliłaby twój związek z Anną? Tak. Ta odpowiedź to... No nie piszcie, siostra, ludzie. Prawda. O masaże chodzi pewnie. Ponieważ jest to tajemnica, nic więcej nie pytam. Zapytam Ani, czy trochę cię to nie niepokoi. Są pewne objawy w niektórych momentach, ale jak na razie jakieś tam domysły mam, ale to są tylko domysły, a więc... Pytanie 14. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy powiedziałeś kobiecie, że jesteś z kimś związany, ale planujesz to skończyć? Siostrze. Tak. Dobra, teraz moja kolej, sorry. Wymknęło się.
odpowiedź to... Chociaż mógł to powiedzieć mamie na przykład. O, mama chce rozbić jego związek, to już ustaliliśmy. Prawda. Jak skończyła się ta historia? Skończyła? My przeżywaliśmy kryzys i ja nie uważam, że to jest coś aż takiego strasznego, jeżeli człowiek przeżywa kryzys i się zastanawia, czy to wszystko dalej jakoś będzie miało sens. I przy tej okazji faktycznie wyrwało mi się coś takiego. Tak? Nie wiedziałem, czy będziemy razem, czy akurat potoczyły się sprawy w ten sposób, że razem jesteśmy. I z czego się bardzo cieszę. Aczkolwiek wtedy nie byłem tego pewny i... No i zdarzyło mi się, powiedziałem coś takiego. Ale to nie jest jakaś odległa historia, bo zapytaliśmy, czy stało się to w ciągu ostatnich 6 miesięcy. No nie. Pytanie 15. Czy w głębi duszy chcesz się ożenić ze swoją dziewczyną Anną? No nie, no to już wynika z każdego poprzedniego pytania. Nie. Ta odpowiedź to... Ta matka mnie przeraża. Siostra zresztą też. Chyba kobiety po prostu mnie przerażają. No nie, 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 ale matka jest autentycznie przerażająca w tym programie. Kaczka wpłacił 10 zł. Ja myślałam, że depolacja to, co nam teraz Tusk robi. Nie, to jest akurat delopopizacja, doczytaj. Prawda. Czy dlatego, że w ogóle nie wyobrażasz sobie swojego małżeństwa, ślubu? Czy chciałbyś żyć w ogóle w wolnym związku? Czy to akurat chodzi o Anię? Nie, to nie chodzi o Anię. Chodzi o to, że nie wiem, jak ja bym się spisał w roli męża, ojca. Czy nie jesteś siebie pewny? Tak. Przyjmujemy, bo co mamy zrobić, Aniu? Chcesz coś powiedzieć? Wyjdziemy z programu. Zakończyliśmy w tym momencie trzeci etap. Wygrałeś 30 tysięcy. Kaiser mi się kojarzy z takim poważnym, starszym facetem, który od zawsze jest poważnym, starszym prowadzącym programy w telewizji. Autentycznie fakt, że go widzę w tym programie, jest dla mnie trochę takim dysonansem. Zastanawiam się cały czas, dziękuję czy to Aga, ile oni musieli mu wyłożyć w kontrakcie, że on się zgodził na drugi sezon tego. Widać, że to nie jest coś, co sprawia mu jakąś gigantyczną satysfakcję. Pęczy go to raczej psychicznie. Możemy zakończyć grę. Gramy dalej. Czwarty etap. 3 pytania i do wygrania 75 tysięcy złotych. Pytanie 16. Czy dla ukochanej kobiety byłbyś w stanie zrezygnować ze swoich romansów? Oho. Ta odpowiedź to... Ciekawa rodzina. Prawda. Oj, Aniu, coraz więcej ciężarów spada na twoją głowę. Wcześniej oglądałam program wielokrotnie, widziałam, jakie są pytania i tak więc... Widziałam, nie żałujesz, że przyjechałaś? Nie. Pytanie 17. Czy chcesz je usłyszeć? Czy kiedykolwiek podejrzewałeś, że jesteś biseksualistą? Odpowiedź to... Prawda.
Skąd te podejrzenia? W alternatywnym uniwersum pewien polski potężny włodarz przygotował 20-stronnicowy raport, żeby udowodnić całemu krajowi, że jest, bo wkurzało go, że wszyscy tłumaczą mu, że jest hetero. Wyobraźcie sobie to, jeżeli istnieje nieskończona liczba uniwersów, to istnieje też takie. Taka ciekawostka na dzisiaj. Podejrzenia? Jeśli chcesz odpowiadać, nie, odpowiem, tak. Kiedyś byłem w związku, w którym nasze jakieś pożycie seksualne było na tak tragicznej stopie, że w końcu zacząłem mieć sam wątpliwości do siebie, czy może ze mną jest coś nie tak i czy przypadkiem nie mam jakichś innych upodobań płciowych. Ale no, po zakończeniu tego związku... Sąsiadka Heizera wpłacił 10 zł. Heizer był przemiłym facetem, nieco innym niż w TV. Wydaje mi się, że takie prace trakował po prostu zawodowo, ale widać, że się męczy i podpowiada. No, nie no tak, no po tylu latach, no ten... Odkąd pamiętam, ten człowiek istnieje. Jakieś najstarsze programy, ten człowiek był w tych programach, no więc no pewnie potrafi zacisnąć zęby i nie przełamać, ale no, no pewnie widać by było, że się dobrze bawi, mimo wszystko. W jakimś tam okresie czasu okazało się, że... No, że jestem heteroseksualny. Pytanie 18. Czy kiedykolwiek uprawiałeś seks z mężczyzną? Nie. To padnie na tym, co to trochę głupio wyjdzie. Szczerze myślałem, że odpadnie. Gorąco. Było gorąco. Zakończyłeś kolejny, czwarty etap. No ale co, etap. Brakuje mu 3 pytań do finału wielkiego. Masz 75 tysięcy złotych. No, teraz 2 pytania na 125 i jedno na 250. Następny etap. Czemu klaszczą? No, hura hetero. W sensie... No czego się spodziewasz po polskiej telewizji jeszcze w 2009, no? No ulżyło ludziom. Tu do wygrania jest 125. I mam dla ciebie 2 pytania. 75 tysięcy. Dziękuję, Jazz Bionic. Dużo pieniędzy. Ej, no Ibisz by 100 razy bardziej prasował do tego programu, tylko właśnie Ibisz by chyba wprowadził ludzi w jeszcze większe traumy przez to, żeby to wszystko było zrobione na zboczonych żarcikach. Nie wiem, z jednej strony tak, wyobrażam sobie to totalnie, ale z drugiej strony to, że pan Heizer jest profesjonalny i mu ratuje tym ludziom resztki godności w tej sytuacji. Może zakończymy na tym etapie. Co ty na to? Gramy dalej. I co? Gramy. To dobra decyzja? To jest tylko jego decyzja. Tak? Z tym Ibisz wtedy zrobił kłamczucha i powiem tak, obydwaj panowie byli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby dostać program, który są w stanie uciągnąć w sposób dopasowany do siebie. On jest sprawny na ciele i umyśle. Jeśli wytrzymuje, wola jego. Nie boisz się, że będą pytania, które... mogą dotyczyć ciebie, dziękuję, siostry. Fjorkson za gifta. Pokjorson, zastanawiałam się przez ten tydzień, czym jest miłość rodzeństwa. I było mi bardzo przykro, że muszę brać udział w tym programie. Czekaj, co? Zamyśliłem się? Wait? Sorry, znowu scrollowałem Discord Revo. Ciebie, siostry? Zastanawiałam się przez ten tydzień, czym jest miłość. Nie, nie zastanawiałaś się. Nie, proszę nie. I było mi bardzo przykro, że muszę brać udział w tym programie. Im dłużej tu siedzę, to myślę, że ponieważ ja przyjechałam z zupełnie innego środowiska i powiedziano mi, że wszyscy mnie uspokajali tam, że wszystko może być dobrze, że może po prostu... przesadnie obawiam się.
I rzeczywiście. A jak myślisz w tej chwili? Te pytania, które... Przecież ona to bezpośrednio powiedziała. No ludzie. Które otrzymywał brat, to zupełnie normalne pytania. Znaczy, no... Nie zaskoczyłeś. Normalne pytania z tego... To nie są pytania, które zbyt często zadajemy i swoim bliskim, i swojej rodzinie. Niestety, nie, no błagam. Tak. Znaczy, jeżeli chodzi o odcięcie się syna od matki, to jest zupełnie normalne, że w tym momencie powinien rozpocząć już własną drogę, o tym mówiłam już wcześniej. O tym, że są relacje, jestem pełna podziwu po prostu dla Ani, że ona zgodziła się wziąć udział w tym programie, dlatego że tak naprawdę to są relacje też między nimi. Znaczy, bardzo swoją drogą empatyczna wypowiedź co do tej jego biednej partnerki. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej. Okej, powinien Adam grać dalej według ciebie. Co byś zrobiła na jego miejscu? To jest jego decyzja, nie mogę podejmować. Co byś zrobiła na jego miejscu? Nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że zawsze chciałam w jego życiu uczestniczyć i to jest błąd. Każdy musi. Co byś zrobiła ty, siedząc tutaj naprzeciwko mnie, mając trzy pytania w sumie do końca gry? Być może najtrudniejsze pytania w życiu. Co zrobiłabyś ty? To i tak nie wpłynie na moją decyzję, spokojnie. Wczuj się w jego rolę. Jesteś jego siostrą. Ja właśnie próbowałam się odseparować przez ten cały tydzień. Emocjonalnie od tego. Grałabyś? Myślę, że tak. Adam, czy chcesz grać w piątym etapie? Tak. Bye bye. W piątym etapie są dwa pytania. Za szczere odpowiedzi można dostać 125 tysięcy złotych. Do tej pory jest to najwyższa wygrana w naszym programie. Nikt nie wygrał 250 tysięcy. Dwóm osobom udało się wygrać Ernest. 125. Tyle, o ile ty chcesz w tej chwili zagrać. Gramy? Gramy. Nie. Pytanie 19. Czy kiedykolwiek nosiłeś broń, na którą nie miałeś pozwolenia? A to lajcik, dobra, luz. Myślałem, że będzie gorzej. Po tym, co mogło się tutaj wydarzyć, to jest najbardziej nieszkodliwa rzecz, o ironię, jaką byłem w stanie usłyszeć. Dosłownie darmowe pytanie. Pytanie 19. Czy kiedykolwiek nosiłeś broń, na którą nie miałeś pozwolenia? Że przed burzą. Proszę nie. Tak. Ta odpowiedź to... prawda. Czy czułeś się zagrożony? Co się stało z tą muzyką? Ja się wychowywałem na osiedlu i dużo, bardzo często trzeba było sobie radzić sam, a że... Proszę bardzo. Z akurat z taką elitą osiedlową, tak to nazwę. Elita osiedlowa, czasami coś tam... O, zdążył. Człowiek sobie myślał, że... Jest Jerzy. Że warto się jakoś zabezpieczyć. Ale to młody byłem, tak, to już są, to są stare czasy. Mimo, że teraz też taki stary nie jestem, ale już parę ładnych lat temu to było. Przypominam, że... przycisk nie został użyty. Macie no właśnie jedną szansę na użycie tego przycisku. Ale to nie... no. Czy chcesz usłyszeć pytanie... Będę chciał usłyszeć. Tak. Pytanie 20. Czy zdarzyło ci się podglądać siostrę w sytuacji intymnej? Nie! Nie! Nie, Boże, proszę, nie! Ja myślałem, że ja żartuję! Że to jest już nasz durny mem, że za każdym razem jak jest siostra zapraszana do programu i brat odpowiada, to będzie takie pytanie. To jest jakiś idiotyczny żart, który jest trochę niesmaczny swoją drogą. Dzień dobry, witamy w Alabamie. Rozumiem już, dlaczego te 2,5 roku temu dałem tu łapkę w dół, ale jedna to za mało. No po prostu, no nie no. Dzięki, Kawu. Jeszcze jak na tym przegra, to już tragikomedia. Pytanie
Czemu na nią patrzysz, szarmanko? Już nie pamiętam teraz. Tak, nie pamiętasz. Mamy to, moi drodzy. Czekaliście tyle odcinków na to pytanie. Oni mają przycisk, ale boję się, że będzie chciał iść na finał i tam może być jeszcze gorsze. Nie. Przegra. Przegra. O mój Boże, przegra. Miałby finał, bo mieli guzik. Kłamstwo. Przewalił na tym, nie mogę. To się nie dzieje. Gościu. Kłamstwo. Gościu! Nie byłeś pewny swojej odpowiedzi. Nie ma siły do tego programu, naprawdę! Witamy w Alabamie. Właśnie straciłeś 125 tysięcy i wszyscy wiedzą, że to robiłeś. No to jest chyba jakaś kpina. Zobacz reakcję gości. Kłamstwo. Ernest wpłacił 10 zł. Mówiłem. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Dziękuję, Ernest. Postaram się bez spoilerów. Zrobię to bez spoilerów, spokojnie. Graliście w Baldur's Gate 3? Jeżeli tak, to czy doszliście do bardzo niespodziewanej sceny zbliżenia z jedną z postaci? Będziecie wiedzieli, o jaką chodzi. Podczas której pewne przełapanie następuje. Jeżeli mieliście tą scenkę, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. To jest ten moment. Kłamstwo. Ja pierdzielę. Nie byłeś pewny swojej odpowiedzi. O Jezu. Zastanawiałeś. Powiedziałeś po cichu do siebie, już nie pamiętam. Nie wygrał nic. Pewnie coś było. Pewnie coś było. Przykro mi. Byłeś bardzo blisko. Często tak jest, jak gra się to o. To jest jego dziewczyna? To jest kombo jego dziewczyna, jego mama i jego siostra, którą podglądał. To wysoką stawkę. Przykro. Trudno. Dzięki. Dziękuję bardzo. Tia. Nie wygrałeś. No tak, gratulacje. Gratulacje. Rewelacja. Nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, żeby się przytulić jako rodzeństwo. W momencie, kiedy nawet jego dziewczyna się nie chce przytulać. O Boże, ale to jest niezręczne. Czy kiedykolwiek uprawiałaś seks? Jezu. Mój brat. Sytuacje intymne to można w dwojaki sposób postrzegać, dlatego że mój brat robił mi masaże, więc to też można odebrać jako sytuację. Nie drąż, błagam. Po prostu nie mów, już niczego nie mów. Po co ty to powiedziałaś? Po co? Sytuacją intymną, prawda? Nie, masaż nie jest sytuacją intymną, cholera jasna. Każda osoba, która w swoim życiu miała robiony masaż, zdaje sobie sprawę, że tylko cholera jasna nastolatek, w którym buzują hormony, może sobie wyobrazić masaż jako sytuację intymną. To nie jest sytuacja intymna. Ludzie się nie podglądają podczas masażu. Tam są ręczniki. Ludzie wychodzą, żeby ktoś inny mógł się ułożyć komfortowo i się zakryć. Masaż nie jest w żaden sposób sytuacją intymną. Lula wpłacił 10 zł. Jak lektor powiedział KLAMSTW, oto powinna być stopklatka na tego uczestnika i muza z Seinfelda. Może ktoś zmontować? Krzysztof, jak montujesz, to wytnij te reakcje ich i zrób samą po tym, jak jest jego twarz, tą muzyczkę. Nie ma sprawy, szefie. Kłamstwo. Ale na przykład no, nie widział mnie w jakiejś tam scenarii z mężczyzną, czy gdzieś tam w jakichś takich, nie wiem, łazienkowych sytuacjach. Najbardziej żal mi jest porażki. Ja mam charakter, nienawidzę przegrywać i jeżeli miałem stary, jakieś tam założenia, tak, że chcę wygrać ten program, chciałem wygrać. O mój Boże. Ciężki odcinek. Masaż Hm wpłacił 10 zł. Ciekawe, czy podczas masażu wkładał dziękuję jej grześki. Dziękuję bardzo za donate'a, pozdrawiam serdecznie. Ciężki dzień, co?